Witam drodzy Państwo, dzisiaj wymieniać będziemy sobie zamek w moim schowku, ponieważ uległ on uszkodzeniu. To jest uszkodzona część. Rozwaliło się to, znaczy to nie jest uszkodzone, po prostu taki bolczyk tu mi jeden wypadł i rozwalił się cały zamek. Poprosiłem BMW, żeby wysłało mi tylko sam ten bolczyk, oczywiście powiedzieli, że nie mają czegoś takiego. To zamówiłem części. No i co się stało? Zamówiłem części, wysłali mi tak, dwie takie same części. Żadna z nich nie ma zamka, tego, który powinien mieć. Tak, ten zamek powinien być tutaj, żadna z nich nie ma, czyli pomylili się i wysłali mi dwie takie same bez zamka, useless. Wysłali mi kolejną część, taką, to jest część, która jest dokładnie tutaj, czyli to jest to. Na cholerę mi to, tego też nie potrzebuję. Trochę się wkurzyłem, powiem Wam szczerze, zapłaciłem za to 35 funtów, nie wiem czemu, miałem zapłacić 10, no i teraz wiem dlaczego zapłaciłem 35. Pojadę do nich ich opierdzielę, natomiast no słuchajcie, no żeby teraz coś zrobić, nie będę teraz wracał, poradzę sobie jakoś z tym, ja po prostu z dwóch części złożę jedną, resztę im oddam i tyle. Także pierwsze co musimy zrobić, musimy wykręcić sobie tutaj to. Wiecie co, ja nie będę teraz tego, słuchajcie, kręcił, bo ciężko mi będzie. Ja wykręcę tutaj to i wrócę do Was, jak już będzie to wykręcone, ok? Ok, drodzy Państwo, mamy już rozmontowany zamek. Także proponuję Wam, tutaj macie taką linkę, która trzyma wstążkę, no nie wiem jak to nazwać, trzyma schowek, żeby on nie poszedł niżej. Tu są takie, ja Wam już pokazuję, sorry, takie na wcisk wchodzą zawleczki. I to trzyma po prostu cały schowek z jednej i z drugiej strony. Tutaj jest taki siłownik i to musi się rozmontować. Wtedy pójdzie Wam schowek w dół. Zobaczcie, tak to wygląda. I macie więcej miejsca tutaj, żeby użyć sobie dłuższego śrubokręta, żeby łatwiej Wam te śruby było wykręcić, a strasznie ciężko one wychodzą, Wam powiem. Także tak to mam zrobione. Teraz tak, co zrobiłem? Tutaj mamy tą dobrą rączkę nową, która była bez zamka. Wyjąłem zamek tutaj z tej starej mojej rączki. Byłoby to łatwiej dużo zrobić, aniżeli przekładę całą tą blaszkę i sprężynę. Także tutaj wystarczy tylko, widzicie, tu są dwie takie załapatki, lekko podważyć śrubokrętem, jedną i drugą wypchnąć zamek i zamek łatwo wchodzi tutaj w to miejsce. Także mamy to zrobione i teraz po prostu będziemy musieli to wszystko razem sklecić do kupy. Ja nie będę używał tutaj tej części, którą mi wysłano z BMW, ponieważ moja jest dobra i bez sensu, oddam im to, niech sobie wezmą, tak samo jak oddam im drugą rączkę. Także słuchajcie, tak to wygląda. Teraz ja ustawię kamerę może na statyw, żeby pokazać Wam, jak to wszystko montuję jako jedną całość. Mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieć. Teraz musimy wziąć te dwie śruby, przeszykować sobie. Mamy gotową rączkę. I teraz tak, musimy wziąć to, włożyć na swoje miejsce. Podnieść teraz trochę tutaj schowek. Zrobić to w ten sposób. I śrubami teraz skręcić to wszystko do siebie, tak? Także tutaj musimy to zrobić w ten sposób. Załapujemy śrubami. Spewnijmy się, że nam ładnie załapały jedną i drugą stronę. Teraz tak, zobaczmy. Tak, załapały nam obydwie śruby. Także zobaczcie, tutaj teraz to już jest, będzie przytwierdzane. Opuśćmy sobie, jak mówię, na maksa będzie nam łatwiej. Widać? Cholera, widać. No dobra, to nieważne, nie o to chodzi, widzicie. Trzeba dokręcić te śruby. I tyle. Na początku one idą bardzo łatwo, później troszkę będzie ciężej. Ok. Ciekawy jestem, czy zamek będzie działał. Miejmy nadzieję. Przepraszam, że szturnąłem. Przykręćmy je dość mocno. Ok. I teraz tak. No i coś tu nam nie działa. Tutaj to działa bezproblemowo. Może będziemy musieli tutaj najpierw to wszystko... Dobra, zrobimy to w ten sposób. Zamontujemy teraz, zobaczcie. Biorę te zatyczki i tutaj musimy zapiąć to, o czym wcześniej mówiłem. Czyli tutaj jedno. Zatrzaskujemy i z drugiej strony drugie. Także ja teraz Wam zasłonię, wyłączę kamerę, ponieważ będę musiał tam dojść, będzie dość ciężko mi, także nie będę tego pokazywał. Ok, drodzy Państwo, schowek już skończony, czyli rączka zamontowana, także otwórzmy sobie. Słuchajcie, to co się wylało, tak widzieliście, takie białe tam były zacieki. Okazało się, że jeden z alkoholomierzy, czy jakkolwiek to nazwał, to jest coś, co musiałem kupić jadąc do Polski przez Francję. W Francji jest wymagane, także jeden się rozlał, nie wiedzieć czemu. Schowek już działa, można ładnie go zamknąć. Dokładnie 10-15 minut roboty i sprawa załatwiona, także nie jest to trudne.
Miejcie tylko pewność, że dostajecie odpowiednie części, które zamawiacie. Jak widzieliście u mnie, to po prostu była jakaś porażka, ale oddam części, których nie używałem. Dostanę za nie zwrot pewnie pieniędzy, a potrzebowałem dokładnie tylko tej jednej rączki i zamka. Także zamek użyłem ze swojej starej rączki, a resztę to, co dostałem od BMW. Także tyle. Pamiętajcie, że jak odkręcacie, poluzujcie tutaj te linki i ten siłownik, tak żeby można było niżej opuścić schowek, żebyście mieli więcej przestrzeni na śrubokręt. I tyle. Słuchajcie, tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam i do kolejnego razu.